Siema, hejo. Siemano, kolano. Jadę na osiedle do Kuby zobaczyć, jakie ma wyniki w jeździe na kole. Spróbuję sam coś wyrwać. Chciałem wam powiedzieć, że nie wiem, jak to jest w Berlinie, ale kolega ostrzegał mnie, bo chciałem tam zabrać skuter z Rackstera i ostrzegał mnie, że po prostu tam są strefy i nie można spalinówką jeździć, nie? Poleca mi, żeby wynająć sobie tam skuter elektryczny. Nie wiem, na ile to jest prawda. Słyszałem o tych strefach. No, podobno po Berlinie nie można spalinowym skuterem jeździć. Nie wiem, widziałem tam motocykle, jeździły normalnie. Ale podobno tam jakieś są opłaty. Nie wiem, jak to do końca jest. Może ktoś z was przybliży mi temat właśnie na tym odcinku. Także jak coś wiecie, to piszcie w komentarzach. A ja się wbijam w blokowisko właśnie. Jest Kupson. Sam na dworzu. Bez... O kurde. Dobrze mu tam wychodzi. Siemano, kolano. Siemano. O kurde, dobrze ci idzie. No całkiem, całkiem. No lepiej niż ostatnio. Kurde, powiem ci. Zmieniłeś przerzutki? No. Jedynka przód? No i tu trzy. Trójka. Z siedziskiem coś robiłeś? No, do góry bardziej dałem. Aha. Są postępy. Najważniejsze to dobrze wyrwać, nie? No. No jest, jest, naprawdę. Powiem ci, 3 razy lepiej niż było. No i co palek? O, wygrzmociłeś się ostatnio? No, gleba była? Do tyłu tak poleciłem, mnie tak zniosło i źle złapałem i się wywaliłem na bok. Na bok, nie na plecy? Nie. Piona. Dasz się golnąć? No, zaraz. Tam widzę już ekipa jakaś się szykuje. No. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tam robicie? A nagrywam Kubę, jak jeździ. O, żeby słup wywalił. Oj, dzieci to są ciekawskie. Dzieci, cała ekipa tutaj wbiła. Dzieci są ciekawskie, mówię wam. O ja, patrz ty, nie nagrałem tego, ale gleba by była, ale świecę żeś walnął. No, ale jak się leci do tyłu, to jakby się z siodełka zeskakuje. Jakby... Aha, no musisz się nauczyć zeskakiwać. Ale nie muszę, bo jakby to ściąga z siodełka i tak. Aha, aha, samo ściąga. No. Czyli nie ma możliwości wywalenia się. Dawaj, dobrze mówi. O i prosto w ten. To jest endurówka, Kuba. Nie? Co? Endurówka. No. A weź jeszcze, wiesz co, słuchaj. Przyjdziesz do mnie. No. Mam takie urządzenie do trenowania równowagi, że cię nie będzie tak, wiesz, będziesz łapał równowagę na boki. Co, takie wyzwanko chcesz zrobić? No. U mnie? Potrenujesz ze mną? No, dobra. Tak po trochu wytłumaczę, co to jest. To jest taka piłka przecięta na pół i musisz równowagę utrzymywać. No. Lepiej niż Adam. Ale dobrze, dobrze. Słuchajcie, no Kuba trenuje cały czas. I coraz lepiej mu idzie. Ale świeca, teraz nagrałem. To chyba do kamery tak ci coraz lepiej idzie, co?
będę biegał za tobą. Poczekaj, ci dobra. Wiecie, lepiej, żeby trenował sobie gumę, niż ma siedzieć przy komputerze. Nie? Właśnie tutaj dzieciaki to naśladowcy też będą trenować na kole. Zobaczycie, tak to będzie. No pięknie to było teraz. Aż sam mam ochotę teraz wyskoczyć i potrenować na kole. O jest, jedzie, jedzie, a prawie śmietnik by zahaczył. No słuchajcie, tak się bawimy na blokowisku. Co, pokancerowałeś się, jak się przewróciłeś? Ale czyli? No, jak się przewróciłeś wtedy? Pokancerowałeś się? Coś się bolało? No, krew mi trochę leciała. A. Tu z nogi i trochę łokieć, ale tak to nie. A. Dobre, dobre. Albo jeszcze patrz. No koło przednie zatrzymałem. To by lampa była. No właśnie, kwestia jest tego wyrwania, nie? No. Jak się wyrwie za mocno, to źle. Słuchaj Kuba, a macie tutaj gdzieś jakiś skatepark? No trochę daleko. Daleko? A jeździsz też tam, czy nie? Kiedyś jeździłeś? No, kiedyś. Teraz to bardziej tam, bo tam jest taka górka, to zjeżdżamy, podjeżdżamy. Daj się golnąć. Na to czekałeś tylko, nie? Na to czekałeś. O wodę. A czy ja też to będę umiał na koło? Też. O kurde. Ja nie umiem. Może za ciężki jestem, co? Nie, co ty? No bo ja... Ale to za mocno wyrwać, nie? No bo ja ze stojącego do siedzącego. Aha. Bo jak stoisz, to lepiej. Ze stojącego do siedzącego i musisz jeszcze pedałować. Aha, łojen, to za trudne dla mnie, ja nie mogę. Nie dam rady, Kuba. No widzisz. Nie ma szansy po prostu, nie? Ja jedynie mogę z miejsca, nie? No. Tak, to ja też umiem. No. Tylko na niższym siodełku. Ale kiedyś może się nauczę, wiesz? Sobie kupię chyba rower, wiesz? No. A na koło dasz? Co? Na koło dasz? No. To spróbuj. No i fajnie. Tu każdy na kole wyrywa. Ja dzisiaj na motocykl idę powyrywać. No. Dzięki. Modele. A pewnie lepiej pojeździć, potrenować, nie? Ale słuchaj, powiedz mi. Powiedz mi teraz takie coś, nie? No patrz, nie ma nikogo, kolegów. Nie jest. Jesteś sam. No. No i co, i sobie trenujesz i... No. Zadowolony no. Jesteś? No. No. A długo będziesz jeszcze trenował? Nie wiem, no jeszcze nie wiem. Półtorej godziny może. Ło, no to sporo. Sporo. No. No dobra, to jeszcze cię chwilę ponagrywam i będę leciał. No dobra, dobra. Super, cieszę się. Enduro, tu kolega by w mur wjechał. Kuba, a zauważyłeś, że właśnie na rowerze teraz co robiłeś, co tutaj jechałeś, to przydaje ci się z enduro? Stójka i równowaga, widziałeś? A tu prawie gleba by była, nie? Oj, patrz, masz przeszkodę, zobacz. Krawężnik. Jak przednie koło przejdzie, to tylne już bez problemu.
O. Pięknie. No tak, cyrkle. No tak robiłem, jak miałem ten taki stary, ten czerwony. To słuchaj, to przecież to na motocyklu to będziesz mógł teraz zrobić. To wszystko z osiedla od Kuby. Nara, hejos. Nara. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.